Vlogmas dzień drugi! Ho, 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 ho. To Mikołaj jak coś. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu naszego Vlogmas. Jest dosyć późno jak na zaczynanie vloga, bo 15.30, ale dopiero teraz się odzywam, bo nie ukrywam, że dzisiaj trochę sobie odespaliśmy ostatnie dni. Dużo nagrywania, dużo montowania. Patryk to w ogóle prawie nie spał, prawda? No, zresztą widać. Ostatnio 4 godziny spał. Było ciężko, także stwierdziliśmy, że sobie śpimy do oporu. Co prawda budzik nastawiony był na 9, ale nikt o tej 9 nie wstał. Podnieśliśmy się z łóżka dopiero o 12. Bardzo późno. Aktualnie, jak widzicie, jesteśmy w samochodzie z tego względu, że uciekamy przed ciemnościami. W mieszkaniu po prostu dzisiaj było okropnie ciemno. Słońce co prawda świeciło, ale już zaczęło zachodzić, a ja nienawidzę siedzieć w mieszkaniu przez cały dzień w sztucznym świetle, więc stwierdziłam, że wychodzimy, no ale na dworze też robi się już ciemno, bo jest w końcu 15.30. Tak czy inaczej stwierdziłam, że nie będziemy marnować tego dnia, idziemy sobie coś porobić, jeszcze nie wiem do końca co, ale to na pewno zobaczycie. Rano, zdążyłam dla Was nagrać, jak otwieram kalendarze, także teraz będziecie mogli sobie obejrzeć te klipy. Czas na kalendarze. Dzisiaj otwieramy tylko Milkę i Nyxa, bo jak już mówiłam, ten z Lasza jest 12-dniowy, także co drugi dzień będziemy go otwierać. A poza tym muszę go troszeczkę usprawnić, bo no nie podoba mi się ten system, nie podoba, ale już wymyśliłam na niego sposób, także będzie na pewno zdecydowanie lepiej. Zaczniemy może od Nyxa, także otwieramy i szukamy dwójeczki. Halo, gdzie jesteś? O! Tutaj obok jedynki, więc to było proste. To na pewno będzie coś do ust. Już to widzę. Otwórz się. O nie, to już się brzydko otworzyło. O nie, zobaczcie, co ja zrobiłam. Wiecie, że ja teraz nie będę mogła na to patrzeć. I zaraz pójdę po taśmę i to dokleję. Czy wy też tak macie, że was takie rzeczy wkurzają? Bo mnie bardzo. Ale dobra, no nieważne. Zaraz naprawię sytuację. A dzisiaj mamy produkt do ust. Jest to matowa pomadka metaliczna. O matko, jeszcze takiej nie miałam. Jestem bardzo ciekawa. Okej, to faktycznie jest metalik. Może w aparacie tego aż tak bardzo nie widać, ale no to naprawdę się mieni. I jest to kolor Nantes. No, coś takiego. Gdzie jest dwójka na Milce? Proszę mi ją tutaj szybko pokazać, bo mam ochotę na czekoladkę. Jest. Okej. Może to przynajmniej otworzę dobrze. Jej! I dzisiaj mamy motocykl. Ta tak samo jak ta wczorajsza. Też ma takie białe coś w środku. Bardzo smaczne. No a jak już sobie otworzyliśmy kalendarze, to mogę Wam też zdradzić, że usunęłam razem z Patrykiem tę instalację moją naścienną, te takie druciane ramki ze zdjęciami, całą tę moją instalację, ponieważ będziemy tam ustawiać portal kominkowy. Także możecie sobie zobaczyć, jak nam to wyszło. Trochę dziur zostało, ale no, nie zdradzam Wam więcej, po prostu zobaczcie. Przyszedł czas, żeby pozbyć się mojej instalacji, bo w tym miejscu stanie nasz piękny portal kominkowy, który co prawda jeszcze nie jest skończony, ale od czegoś trzeba zacząć, także to wszystko będę musiała zdjąć. Zapytaliśmy się też właściciela, jakim tutaj kolorem są pomalowane ściany i na szczęście wiedział, jaka to jest farba, więc taką farbę kupiliśmy. Także będziemy te dziury, bo jak widzicie, będą dziury, 8 dosyć sporych dziur niestety, będziemy musieli najpierw zaszpachlować, później zamalować, żeby tutaj mógł sobie pięknie stać nasz kominek. Także no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać się za robotę. Już dojechaliśmy do naszego miejsca docelowego, IKEA, ale to na inny dzień. A my na pewno wejdziemy do Julii, bo potrzebujemy kilku rzeczy.
Tutaj też jest TK Maxx, więc też może wejdziemy, zobaczymy, co jest fajnego świątecznego. No i wiem, że tutaj powinna być jeszcze jedna fajna świąteczna atrakcja, ale na razie próbujemy ją namierzyć. Także czy to nam się uda? Nie wiem. Jesteśmy na miejscu, co prawda zjechało się tu pół Warszawy, ale znaleźliśmy miejsce akurat nawet przy dosłownie samym sklepie, do którego chcemy iść, także lecimy. Chodź Patryś. Idziemy do TK Maxa. Ja, że zjeździliśmy pół Warszawy? Że cała pół Warszawy się tu zjechało. A, okay. Idziemy do wejścia, na początku atakujemy TK Maxx. Znalazłam już to, czego szukałam, a mianowicie ekspres polarny! Co prawda Patryk się z niego śmieje, ale ja uważam, że jest super, tylko nie wiem, gdzie ma swoją, powiedzmy, stację początkową. Bez pracy nie ma kebab. Czekaj, bo tu nie ma tego, tu jest już kebab, tu jest wejście gdzieś, nie o tam. Nie idziemy na kebaba? Nie, nie idziemy. Patrzcie, co ja znalazłam. Machinę do gum, pokaż. Zobaczcie, jaki czad. Ja mówię tak, o zobacz, Patryk jest jeszcze różowy, a Patryk, no to weź sobie. Jak on jest największym przeciwnikiem takiego sprzętu. I pierdół. I gdzie byśmy to niby postawili? Patryk właśnie zaproponował mi kota, bo to są chyba, wiesz, no co, takie, żeby drzwi się nie zamykały, takie stopery. O, takiego. Oprócz masy ubranek, zobaczcie, jest taki wybór zabawek świątecznych dla zwierzaków. Możecie po prostu kupić wszystko, włącznie z opaseczką, z czapeczkami. Taka czapeczka jest czapeczką za duża na Mikołaja. Dla Briana by była za duża? No. Nie. Zakupy zrobione. Później wam pokażę, co tutaj mamy. A teraz idziemy dalej. Patrzcie, co ja znalazłam. Mini ekspres polarny. Tam nawet Mikołaj jest. No ja chcę się tym przejechać. Patryk, jedziemy? Przytulecie. Chodź, jedziemy. Można? Dzień dobry. Korzystając z okazji, że nasz ekspres polarny jeszcze nie ruszył, pokażę wam, co kupiliśmy. Kupiliśmy taką czapeczkę świąteczną dla Brianka. Nie wiem, czy on tu wejdzie, ale jest tutaj gumeczka, więc mam nadzieję, że chociaż do zdjęcia nam zapozuje. Ale to jest hit. Myślę, że jak Brian to zobaczy, to po prostu padnie i obdarzy nas niezbyt sympatycznym spojrzeniem, ale dobra. No, ze śmiechu. On się i nie śmieje. Pogardy on dla się nas. Nie śmieje, właśnie. Będzie nami gardził. I kupiłam też taki 12-dniowy zestaw do robienia gorącej czekolady o różnych smakach. Nie trzęść! Proszę pana! I zobaczcie, jest solony karmel, pierniczkowa, waniliowa. Co tu jest jeszcze dobrego? Karmel. No, więc będziemy pić. Jak się czujesz jako duże dziecko, które jedzie kolejką? Bo jedziemy tylko my, mamy prywatną wycieczkę i nie ma żadnych dzieci z nami. Widzę, że jesteś trochę skrępowany. Patryś, co kupiłeś? Samochodzik sobie kupiłem. A pokaż.
Jaki to jest samochodzik? Stary, taki, o jakim marzyłem. Wow! To jest Jaguar F-Type R. Wow! Czy wy widzieliście takie rzeczy, żeby jedną brykę pakować do drugiej? Jesse, to jest pomysł dla ciebie. Jak spakować samochód w samochód, bo ty tak lubisz. Kupić jedną torebkę i od razu spakować ją w drugą. Więc to jest, myślę... A, przepraszam, będzie sesja jeszcze. Idealnie pomysł dla ciebie. Korzystając z okazji, że jest niedziela i można sobie poświętować i odpocząć, to idziemy na jedzonko. A idziemy tu. Prosiłyście mnie, żebym pokazała sweter, więc oto jest mój, no, może mało świąteczny, ale bardzo się starałam i tu na dole ma bombony. Które są krzywo przyte. Tak, a te dzwoneczki, one dzwoniły, ale jak pani je przykleiła, to ten klej ewidentnie dostał się do tej kuleczki, która jest w środku i już nic nie dzwonił. Żadnym? Żadnym. A one dzwoniły normalnie jak dzwoneczki. No ale cóż. O tak. Burger. Pycha. Smacznego. My już pojedliśmy. Jest 19:16. Będziemy teraz wracać do domu. Ja zabieram się za montaż tego filmu, a Patryk za łatanie dziur w ścianie, tak? No. No. Także chciałam się już z wami pożegnać. Widzimy się już jutro o 8:00 standardowo. Jeżeli ten film wam się spodobał, to koniecznie pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał, żeby dostawać wszystkie powiadomienia o nadchodzących filmach, w tym Nikt również... nie dostaje wszystkich powiadomień. No niestety. Gdzie ty żyjesz, człowieku? W tym również o vlogmasach. No i co? Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Buziaki, pa!